Warto, warto jest żyć i warto się budzić z Radiem Wnet. Budzimy się, budzimy. Kawa, herbata na naszych stołach, a przy naszym telefonie jest już także obudzona pani Agnieszka Janucik, która jest współorganizatorką ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół. Witam bardzo serdecznie o poranku. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To proszę powiedzieć, jaka jest inicjatywa ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół, bo wiem, że pani, tak samo jak całe to przedsięwzięcie, mają apel, apel do rodziców, apel do tych, którzy są zainteresowani, żeby wystąpić z pewnym pismem. O co chodzi? Dokładnie tak. Działamy w kilka osób w nieformalnej grupie Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół, której inicjatorem jest nieoceniony były pedagog, dziennikarz i tata Adam Mazurek. Cała sytuacja, która się dzieje tutaj w związku z pandemią, gdzie tutaj dzieci zostały wrzucone do kompletnie nieznanego im świata nauki online, postanowiliśmy w pewnym sensie temu troszkę przeciwdziałać, to znaczy pomóc rodzicom w tym, żeby dzieci mogły jednak wrócić do szkół stacjonarnie. Dobrze wiemy, jakby od początku przyglądaliśmy się tej sytuacji. Polska jest jednym z takich nielicznych krajów, który ma największą ilość zamkniętych dni, zamkniętych szkół. Dzieci na tym bardzo tracą i no niestety nie dzieje się dobrze w tej kwestii. Tak, już raporty, które po 3-4 miesiącach nauki online, które wypływały, nawet raport naszego Rzecznika Praw Obywatelskich pokazywały olbrzymie braki, niedociągnięcia. No, my nie jesteśmy zupełnie przygotowani do takiej nauki online, która zresztą swoją drogą nie występuje w ustawie prawo oświatowe. Tak, taki twór nie występuje. Nie byliśmy przygotowani technicznie, kompetencyjnie. No, dzieci jednak mimo wszystko też potrzebują kontaktu. Potrzebują interakcji między sobą. No nie dawało nam to spokoju. Tak, poza tym jesteśmy wszyscy rodzicami. Tak, chcieliśmy temu przeciwdziałać. Podejmujemy od marca 2020 roku właściwie wiele akcji w tym celu, żeby dzieci do szkół wróciły. I teraz, no i tak się dzieje. Dzieci do szkół wracają. Tak. Teraz 10 stycznia, tak. To jest ten dzień wyznaczony, więc tak. No jest to dosyć dobrze się dzieje. Dobra droga. Tak, myślę, że jest to dobra droga, jednak proszę wziąć pod uwagę to, że my jednak musimy naciskać. Rodzice muszą naciskać, muszą tego pilnować. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że tak naprawdę powrót do szkół we wrześniu 2021 roku był pod znakiem zapytania. Minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, tak nie do końca był pewny. Były też naciski, żeby te szkoły pozostawić zamknięte, żeby było nauczanie online. No, my naciskaliśmy bardziej, organizowaliśmy już w wakacje różne akcje, na przykład pisanie listów do różnych urzędników przez dzieci, tak, że chcą wrócić stacjonarnie. No, w tym momencie skupiliśmy się na kwarantannach, ponieważ kwarantanny powodują to, że tak naprawdę teoretycznie nie ma nauki online, a praktycznie bardzo dużo dzieci uczy się online, ponieważ idą na kwarantanny, tak, są wysyłane na kwarantanny, gdzie są przecież zdrowi ludzie wysyłani na kwarantanny. Często są to całe klasy, a zdarzały się przypadki w Polsce, że były to całe szkoły. To narzędzie, tak zwaną kwarantannę, wykorzystuje się w Polsce bardzo często i w mojej opinii nadużywa się tego narzędzia, tak? Wystarczy jakiś pozytywny test nauczyciela, z którym klasa albo kilka klas miało kontakt i w tempie natychmiastowym całe te klasy są wysyłane na kwarantannę. Tak to paraliżuje pracę placówek szkolnych. No, dzieje się to też często w mojej opinii z nadużyciem prawa, tak? Więc w momencie, kiedy jakby zaprzestaniemy kwarantan, masowych kwarantan zdrowych ludzi, no wtedy też nie będzie takiej sytuacji, że dzieci będą masowo wysyłane na lekcje zdalne, na lekcje online, tak? I tutaj wpadliśmy na taki pomysł, tak, że jeżeli zamyka się w Polsce zdrowych ludzi na kwarantannie, to urzędy powinny doskonale zdawać sobie sprawę, ile de facto ludzi rozwinęło faktyczną infekcję, tak, wymagającą ich izolacji.
No i tu pojawia się pytanie, pojawiło się to pytanie, tak, które zadaliśmy Ministerstwu Zdrowia. No chcemy dowiedzieć się, tak, bo jeżeli ten odsetek ludzi był naprawdę jest znikomy, bądź w ogóle takich osób nie ma, to w takiej sytuacji kwarantanny wydają się być bezzasadne, tak? Więc prosimy Ministerstwo o przygotowanie takich danych i o przyjrzenie się temu. Jaki jest odzew ze strony ministerstwa odnośnie tych próśb, które państwo wysyłają, No właśnie. Piszą, tak, do ministerstwa? Tak, piszemy. Były już pierwsze odzewy. No i w tym momencie ministerstwo w pewnym sensie potwierdziło, że takich danych, i to jest szokujące, takich danych nie gromadzi, nie posiada. I ministerstwo uznało, że jest to informacja publiczna przetworzona, okej, zgadzam się, tak, która wymaga wykonania różnych dedykowanych prac analitycznych, tak? To muszą połączyć duże zbiory danych i tego typu prace, tak? No i w tym momencie ministerstwo twierdzi, że to taka wiedza, taka informacja nie jest szczególnie istotna dla interesu publicznego, co jest szokujące, ponieważ kwarantanny zdecydowanie są bardzo kosztowne dla nas wszystkich, tak? Dla społeczeństwa, dla gospodarki. Kwarantanna jest dużym obciążeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no i my jako płatnicy ZUS mamy prawo wiedzieć, tak? Czy kwarantanna jest uzasadniona i czy faktycznie działa prewencyjnie. I otrzymanie takich informacji jest jak najbardziej w interesie publicznym, dlatego zaczęliśmy wysyłać takie pisma do ministerstwa, już motywując ten nasz interes publiczny, tak, który jest no, moim zdaniem oczywisty. Tak. Pomijając fakt tych kosztów dla społeczeństwa, dla gospodarki, no jest no, zamykanie zdrowych dzieci na kwarantannie, gdzie powoduje to brak ruchu tych dzieci, brak dostępu do światła, brak interakcji z kolegami. No, nauka zdalna no, nie jest to, zdecydowanie nie jest to coś, co to jakby zaspokaja potrzeby, tak? To edukacyjne widzimy, dzieci. Mam nadzieję, że też rządzący to widzą i minister edukacji, tak. Oczywiście mówię tutaj o osobie pana profesora Przemysława Czarnka. To jest apel, żeby występować, żeby mieć realne dane, jak te kwarantanny przyczyniają się do zachorowalności. Ale ja zapytam panią o inną rzecz. To jest też bardzo ważny aspekt i ważny element. Przypomnijmy wypowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, mówię oczywiście o panu Wojciechu Andrusiewiczu, który powiedział, że dzieci zaszczepione będą się uczyć stacjonarnie i nie będą na kwarantannie, będą miały dostęp do powietrza. A jak pani się odnosi do tych zapowiedzi właśnie, że dzieci zaszczepione będą prawdopodobnie uczyć się stacjonarnie, a możliwe, że dzieci niezaszczepione będą musiały uczyć się zdalnie czy hybrydowo, bo takie informacje gdzieś w przestrzeni publicznej cały czas się pojawiają. Zgadza się. Moim zdaniem jest to wypowiedź skandaliczna, ponieważ w tym momencie już wiemy, bo wszyscy mamy dostęp do danych, które mówią, że zaszczepienie się absolutnie nie zatrzymuje zachorowalności i rozprzestrzeniania się wirusa, więc nie bardzo rozumiem, w jaki sposób dzieci, które są zaszczepione, miałyby chodzić do szkoły i byłyby bezpieczne. I nie podlegały kwarantannie, to jest bardzo ważne. Podlegałyby kwarantannom, dokładnie. Czyli w momencie w tej sytuacji ja rozumiem, że dziecko, które jest zaszczepione, może być chore, przecież mamy teraz chorobę bezobjawową, tak, wysyp chorób bezobjawowych i ono może przyjść do szkoły, natomiast dziecko zupełnie zdrowe musi uczyć się, znaczy uczyć się to jest bardzo, to jest za dużo powiedziane, tak? Musi być w domu i korzystać z lekcji online. Jest to moim zdaniem w tym momencie niezgodne z prawem i jest to szokujące, w ogóle ta wypowiedź jest szokująca, tym bardziej, że tam było jeszcze zdanie, że dzieci zaszczepione będą mogły swobodnie oddychać, więc tak, będą miały dostęp do powietrza, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. I w tym momencie wracamy do tych kwarantan. W momencie, kiedy zrezygnujemy, zwyczajnie, najprościej mówiąc, zrezygnujemy z kwarantan, które być może absolutnie nie przyczyniają się do niczego, to w tym momencie takich podziałów i takiej sytuacji nie będzie, ponieważ kontakt z osobą, która ma dodatni test, po przeprowadzeniu właściwego postępowania epidemiologicznego może się okazać, że nie ma potrzeby zamykania klasy, czy to jest osoba zaszczepiona, czy niezaszczepiona w domu, tak? Tym bardziej, że to jest taka ciekawostka, o której niewiele osób wie prawdopodobnie, że w Polsce nauczanie
online, czyli lekcje zdalne, są wprowadzone tak troszkę z obejściem prawa, bo nie ma umocowania do nauczania zdalnego w ustawie Prawo Oświatowe z 14 grudnia, ustawie z 14 grudnia 2016 roku. To umocowanie, to na koniec niech pani nam opowie, naszym słuchaczom, dlaczego tego nie ma, czy jest to jakaś luka prawna? Jest to luka prawna i szczerze mówiąc jest to takie w pewnym sensie sito. Ja zastanawiam się, czy jest to jakby dane specjalnie, żeby na przykład mądry dyrektor mógł przyjąć dzieci do szkoły stacjonarnie, ponieważ ustawa Prawo Oświatowe w tym momencie, artykuł 30b, daje możliwość czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, tak, w przypadku jakiegoś zagrożenia. Natomiast czasowo zawiesić, to znaczy, że zajęć nie ma, tak? A czasowo ograniczyć, to jak to rozumiemy? No nie wiem, nie ma dwóch ostatnich lekcji WF-u, nie ma dwóch pierwszych lekcji, przenosimy jakieś zajęcia. No, na tym to polega. Tak naprawdę w Polsce tylko przez 2 tygodnie na samym początku, po wprowadzeniu epidemii, szkoły były na 2 tygodnie czasowo zawieszone. Zgodnie z prawem, wszystko było tak, jak trzeba. Po czym rozporządzeniem wprowadzono ograniczenie zajęć, tak? I w tym momencie wykorzystano tam artykuł właśnie 30b, czyli czasowo ograniczamy i jednocześnie wprowadzamy nauczanie zdalne, tak? To mówiąc w skrócie. Natomiast, żeby wprowadzić nauczanie zdalne, czy jakąkolwiek inną formę nauczania, należało wprowadzić artykuł 30c, czyli najpierw trzeba było wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy Prawo Oświatowe, czyli wyłączamy nauczanie stacjonarne, wyłączamy opiekę świetlicową i wtedy wprowadzamy jakimś rozporządzeniem, tak, inną formę nauczania. Tego nie zrobiono. Proszę sprawdzić, w żadnym rozporządzeniu nie wprowadzono artykułu 30c, czyli nie wyłączono niektórych przepisów, czyli nie wyłączono nauki stacjonarnej, nie wyłączono opieki świetlicowej, nie wyłączono zajęć WF-u, tak? I w tym momencie nauczanie zdalne jest wprowadzone tak z księżyca, tak naprawdę, bez wyłączenia nauczania stacjonarnego. De facto nauczanie stacjonarne powinno odbywać się cały czas, ponieważ ono nie jest wyłączone. To ciekawy wątek i tak. Naprawdę ostatnie dwa słowa, bo czas nas bardzo goni. Już tylko chciałam dodać, że niestety mamy tutaj, jest właśnie procedowany w Sejmie druk 1812 o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, tak zwany Lex Czarnek. Nikt o tym nie mówi i tu niestety ten projekt przewiduje dopisanie do ustawy, w przypadku oczywiście zagrożenia, wprowadzenia innych form nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z czym się nie zgadzamy. To nie powinno być nigdy, nauczanie online nie powinno być nigdy dopisane do żadnej ustawy, nie powinno być nigdy wdrażane do żadnych przepisów prawa. Mówiła o tym pani Agnieszka Janucik, współorganizatorka ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół. Po raz pierwszy na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że nie ostatni. Do usłyszenia w takim razie. Bardzo. Dziękuję bardzo. Godzina 7:32 jest na naszych zegarach, a my dalej tak karnawałowo, dalej tak żywiołowo i vaya con Dios.